co powoduje po taki mecz. Przyjechaliśmy tutaj do Lublina, szczerze powiedziawszy, żeby się nie skompromitować. I przecież nie skompromitowaliśmy się. Pierwsza połowa, żeśmy zagrali bardzo defensywnie, co może grać defensywnie, żeby nie stracić jak najwięcej bramek. Bo jak klatka pokazała, przyjechaliśmy w 13. Jesteśmy w takiej sytuacji, a nie innej. Myślę, że pierwsza połowa wyglądała w miarę poprawnie, gdzie graliśmy wąsko, zamierzaliśmy skracać pole gry i ograniczyliśmy te ataki motoru. Jednak druga połowa to już jest zdecydowana wyższość motoru i szczególne gratulacje dla trenera. I myślę, że ta wizja, którą trener obrał, budowanie zespołu perspektywiczna, zaowocuje awansem motoru do klasy wyżej, bo tak patrząc z perspektywy jako trener, uważam, że zagraliśmy z najlepszą drużyną w tej lidze. Dziękuję. No, dziękuję tu trenerowi przede wszystkim, gości za pochwały. Złożę też również oczywiście głównym aktorom, moim zawodnikom. Zrobiliśmy oczywiście to, co do nas należało, bo nikt tutaj nie przyjmował innego wyniku niż nasze zwycięstwo. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przeciwnik będzie grał defensywnie. Zresztą słusznie trener powiedział, obrał bardzo mądrą taktykę. Stanął na 40 metrze, przeszkadzał, dużo przesuwał się. No i póki rzeczywiście jeszcze miał siły, bo myślę, że w drugiej połowie to troszeczkę jednak taka gra też powoduje, myślę, że tu się też zgodzimy z tym, że powoduje no, dużo utraty tutaj tych sił, dlatego na pewno też w drugiej połowce było widoczne, że ta była większa łatwość oczywiście jeszcze tworzenia tych sytuacji bramkowych. Bardzo dużo oddaliśmy strzałów dystansu, nie liczyłem. To analiza dopiero mecz pokaże i jeszcze musimy nad pewnymi, wiadomo, elementami mocniej pracować, ale myślę, że mamy fajny tydzień przed meczem ze Śląskiem i potem przed elementami, żeby jeszcze mocniej popracować. Natomiast dzisiaj gratuluję zawodnikom tej takiej błyskowej determinacji, agresywności, bo od początku było widać i to, co najważniejsze, tej konsekwencji w realizowaniu tych wszystkich wspólnych założeń taktycznych. Także to mam to wszystko, jeżeli chodzi o to spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i proszę o zadawanie pytań trenera. Rafał Szyszka, dwa kontakty. Pytań do trenera Nowaka. Czy może być trener zadowolony z pierwszej połowy, bo trochę to wyglądało jakby nie było pomysłu na tak na począć Orła i też tak jakby każdy zawodnik chciał strzelić swoją bramkę. Tak jak powiedziałem, no przeciwnik grał mocno defensywnie, tak? Może też stanął, no to tak nie do końca się zgodzę, no brakło może takiej wytrwałości jeszcze w dwóch, trzech sytuacjach, czterech, gdzie mogliśmy, zresztą to sobie powiedzieliśmy w przerwie, tak, że ten obraz też się zmienił, ale ja bym powiedział w ten sposób, no chyba co, no cieszmy się, 4-0 u siebie. Widzieliście, bo dzisiaj wynik Stali Rzeszów z Sokołem Śniem. Pewnie by nas tutaj ukrzyżowano, nie? Zgodzimy się? Jak byłby remis? Wygraliśmy. Spokojnie, kroczkami małymi do przodu. Dajmy nie, czas. Nie, wyniku, samy... Ja wiem. My sobie zdajemy sprawę. Zdawaliśmy i w przerwie mieliśmy te uwagi. Także, tak jak mówię, ja nie uważam, że wszystko było doskonałe i nigdy u mnie tak też nie będzie. Co byśmy nie zrobili. Nawet po Hetmanie za mąż dużo rozmawialiśmy, jak wygraliśmy tu 8-0 i też nie było wszystko doskonałe, więc to jest jasna sprawa, że ten atak pozycyjny, szczególnie jeśli chodzi o polskie zespoły, wiemy doskonale, że to jest taka pięta achillesowa i my nad tym pracujemy na treningach. I tak jak mówię, no, najważniejsze, żeby ta konsekwencja w działaniu była widoczna i ona na pewno będzie z meczu na mecz widoczny. Nie wydaje się trenerowi, że wam się ciężej gra właśnie z zespołami z dołu tabeli, tak jak z Hetmanem, mimo że było 4-0 do przerwy, to jednak też nie wyglądało to zbyt... Na pewno cięższe się gra. No, ja podejrzewam, że tak, jakby dzisiaj Orzeł, Przewoz tutaj wyszedł, tak jak zespoły by chciałby wygrać to spotkanie, wyszedłby wyżej, prawda, i chciał z nami pograć w piłkę, no to przy pełnym oczywiście szacunku do zespołu, myślę, że trener by się tutaj drużyny przeciwnej zgodził w 100%. Wynik być może był dwucyfrowy, tak? Bo jeżeli mielibyśmy tego miejsca więcej, no to jeszcze byłoby łatwiej. Natomiast jest mało miejsca i
I tutaj trzeba było to mozolnie budować. Niekiedy nie wszystko udawało się, niekiedy były te w ostatnich fragmentach jeszcze brakło tego zagrania, ale mimo wszystko uważam, że tworzyliśmy tę sytuację. Tak? Były strzały z dystansu, gdyby z 2-3 razy troszeczkę lepiej gdybyśmy przymierzyli z tego dystansu, szybciej się zdecydowali też na uderzenie, być może ten wynik do przerwy już byłby wyższy, a tak jak mówię, no, najważniejsze to jest ta konsekwencja. No, staraliśmy się grać od pierwszej do ostatniej minuty konsekwentnie. Nie wiem, który to jest mecz motoru tutaj na arenie, ale jesteśmy na zero z tyłu i to jest też takie budujące i ważne. A z czego wynika dzisiaj absencja Piotra Karwana w kadrze meczowej? No, spodziewałem się tego pytania, natomiast powiem Państwu w ten sposób. Mamy 20 zawsze dwóch ludzi tak naprawdę na zajęciach treningowych. Każdy z tych chłopaków chce być w tej 18, każdy wkłada maksimum na treningach i bardzo ciężko pracujemy na tych treningach. I tak było też w tym tygodniu poprzedzającym, dlatego wybraliśmy taką i inną 18. Najlepiej dysponowaną w mojej ocenie, ale chcę zaznaczyć w ocenie również sztabu szkoleniowego, bo nie jestem tylko jedną osobą, która pracuje w motorze, ale są moi współpracownicy, których ocena co do wyboru tej 18 i również 11 była taka sama. I to jest ważne, że nie mylimy się w tych oceniach, bo tak jak mówię, przede wszystkim patrzymy, jak wyglądają zawodnicy na zajęciach treningowych, jak się spisują spotkania, tak, ligowe, bo to też jest ważne i dokonujemy wyboru. Niekiedy nie jest to łatwy wybór, ale tak jak mówię, ja będę tutaj, póki jestem trenerem motoru, bardzo konsekwentny i sprawiedliwy. Dziękuję. Proszę bardzo, kto jeszcze chce zadać pytanie? Jan Wydra, wie Pan już, kto zagra ze Śląskiem? To będzie forma nagrody dla piłkarzy? Wyjdziemy w najlepszym ustawieniu optymalnym, tak jakbyśmy wyszli na mecz ligowy. To mogę obiecać kibicom. My, może to zabrzmi jako żart, ale my chcemy powalczyć w tym meczu o zwycięstwo. I wyjdziemy, bierzemy taką taktykę, żeby wygrać, a nie będziemy się też, chcę Państwu powiedzieć jasno, w tym meczu bronić. Oczywiście chcemy się na tle zespołu ekstraklasowego sprawdzić, ale ja bym chciał, żeby motor w meczu ze Śląskiem to był motor, który gra ofensywnie, który chce grać ofensywnie, który prowadzi również też grę i myślę, że to jest najważniejsze. Nie będziemy tutaj desperacko się bronić bez względu na koszta, tak jak mówię, mądrze taktycznie, ale ja bardzo wierzę w ten zespół. Wiem, że ze Śląskiem zagramy też dobre spotkanie. Notabene łatwiej się nam gra zawsze z rywalami, wszyscy się zgodzimy, które chcą grać w piłkę, więc tu też się spodziewam, że będzie się łatwiej grało. Także zobaczymy oczywiście. Porozmawiamy po meczu, ale szykuje się, myślę, że fajne widowisko dla kibiców. Ja zapraszam, bo tak jak mówię, my traktujemy ten mecz tak, jakby to był mecz ligowy, żeby to była jasność. Mimo, że to jest tylko towarzyski, to tak przygotowujemy się w tygodniu do tego spotkania, żeby po prostu go wygrać.